Dzień dobry. Nie wiem, co ja chcę powiedzieć. Takie fajne zdjęcie z tyłu jest. Na prekestulen. Ale to nie moje, no nie. A tam z tyłu. Orchidea. I hamak. Podziwianie backgroundu. Nie to miałam robić. Miałam w ogóle. Spać mi się oczy. Oczy mi się zamykają. Kaput. Ja nie mogę pić 3 kaw w ciągu dnia. Chyba, że. Bo te pierwsze 2 wypiłam rano wczoraj, a ostatnią wypiłam. Jak goście tu byli po 3, koło 4. Nie mogę pić tak późno kawy. Bo potem nie mogę spać. I muszę boje toczyć. W sensie, no ze złem, bo chcę. Niby mi się chce spać, ale mózg jest jeszcze bardzo aktywny. I jeszcze mógłby. Wydaje mu się, że mógłby dużo zrobić, ale nie wie o tym, że potrzebuje sobie odpocząć na następny dzień. Anyway. Dzisiaj trafiłam, ponieważ ostatecznie zakończyła się. To wszystko, powiedzmy, zwycięstwem. W sensie, no poszłam spać w ogóle i napełnił mnie spokój na koniec, ale dlatego jak zwykle, jak otwieram Pismo Święte, dopasuje ten fragment bardzo do sytuacji, jak zawsze. Nie wszystko jeszcze rozumiem, ale jak otwierasz Pismo Święte i akurat masz, że było, że po prostu wiesz, że udało ci się, nie wiem, pogonić złe myśli i tak dalej. Nie, to pasuje bardzo ten fragment z Izajasza 25:1, który mówi: Panie, Ty jesteś moim Bogiem, uwielbiam Cię i wysławiam Twoje imię. Ponieważ wypełniłeś Twoje przedziwne plany zamierzone od dawna, wiarygodne i wierne. Obróciłeś miasto w rumowisko, a warowny gród w ruinę. Twierdza bezbożnych przestała być miastem i nigdy nie będzie już odbudowana. Dlatego lud mężny Cię sławi, grody możnych narodów lękają się Ciebie, bo byłeś ucieczką dla biednego, ucieczką dla ubogiego w jego biedzie. Ty jesteś schronieniem przed nawałnicą i cieniem w czasie upału. I tak wczoraj właśnie w ciągu dnia najpierw, przed mszą świętą, właśnie Bóg też mi tak stał się ucieczką i schronieniem, no nie? Bo mnie różne takie dopadały myśli, że takie jakby dołujące czy coś. I prosiłam Boga, żeby się schronić w Jego cieniu. I teraz na następny dzień czytam: Ty jesteś schronieniem przed nawałnicą i cieniem w czasie upału.
W ogóle ja upału nie cierpię, nie? No i tu jest akurat też. No. A furia tyranów jest jak zimna nawałnica i jak upał na wysuszonej ziemi. Furia tyranów, tyrani to są te złe duchy. I zimna nawałnica to jest to całe zło, no nie? Ty tłumisz wrzawę bezbożnych i jak cień chmury, który łagodzi upał, uciszasz śpiew tyranów. Ty tłumisz wrzawę bezbożnych, bo one właśnie potrafią być hałaśliwe i dokuczliwe, te złe, te. I jak cień chmury, który łagodzi upał, tłumisz cień chmury. Tłumisz wrzawę bezbożnych, no to wiadomo, że ucisza to zło. Jak na przykład mamy coś do kogoś, to możemy szybko chwycić po miłosierdzie, postanowić i poprosić, żeby Pan był pełną łaskę miłosierdzia wobec kogoś i wybrać szybko to miłosierdzie, szybko, szybko się zdecydować. Tak sobie myślałam, Pan Bóg dla mnie szybko jest miłosierny. Dlaczego ja mam się godzinami zastanawiać, czy ja będę miłosierna, nie? I jak cień chmury, tłumisz cień chmury. A, że chmura ma cień i ten cień nie pozwala tej chmurze złagodzić upały i dlatego Pan tłumi ten cień, żeby chmura mogła łagodzić upał. Okej. Okay. Rozumiem. Czasami trzeba naprawdę tak się kilka razy przeczytać coś. Bye bye. Z Panem Bogiem. Błogosławionego dnia.